Hej, witajcie. Bardzo was przepraszam za to, że tak mało filmów wlatywało. No i że w ostatnim czasie w ogóle filmów żadnych prawie nie było. No, dziś chcę wam pokazać nowości i nowego jeźdźca, który nas przyjechał. W sumie za chwilę się przedstawi. Nowe konie, bo jest kilka. Dziś przyjedzie też nowy koń. No. Więc idę po Natalię, bo tak się nazywa, i ona wam coś o sobie opowie. O, tu jesteś, Natalia. Tak, jestem. Wiesz, przedstaw się widzom i powiedz coś o sobie. Znaczy, już wiedzą, że masz na imię Natalia. Tak, mam na imię Natalia i mam 10 lat i jestem jeźdźcem rekreacyjnym w stadninie Świerk. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie mam własnego konia, ale bardzo by chciałam. A moim ulubionym koniem w stajni jest imbirek. Cześć, Natalka, tak ci na chwilę przerwę. Wy chyba jeszcze wiecie, kto to imbir. To jest właśnie jeden z nowych koni. Znaczy, on już jest u nas już dosyć długo, bo przyjechał 3 dni po nagraniu ostatniego filmu. I no, w sumie może go teraz wam pokażę. Dobra, i to jest imbir. Jest to wałach. Niestety nie wiem jakiej rasy, bo na pewno to pisze w rodowodzie, ale teraz nie wiem gdzie on jest i nie pamiętam jakiej on jest rasy. A jeśli wy wiecie, to piszcie w komentarzach. Ma on w tym roku 13 lat, teraz ma 12. Jest rekreacyjny. Właśnie Natalia go bardzo lubi. Jest bardzo fajny. W sumie dziś też mogę wam potem pokazać, jak Natalia będzie jeździła na nim, bo dziś ma na nim właśnie lekcję jazdy. A najpierw muszę wam inne rzeczy pokazać. Co jeszcze można o nim powiedzieć? Jest bardzo łagodny, lubi dzieci. I jest bardzo fajny, jak chodzi o pracę na ląży i w ogóle jest bardzo fajny. Mega ładnie jeździ drągi. Go ostatnio Oliwia testowała na drągach. Mega fajnie jeździ. Jesteśmy bardzo dobrzy z tego konia. I też jest dla dzieci, ale nie jest aż tak dla dzieci jak uznajmy Malina. Właśnie dziś przyjedzie koń, który ma być dla dzieci, ale nie do końca wiemy, czy on będzie taki jak był opisywany. To lećmy do innych koni. Kolejnym koniem. Dzień dobry. Cześć, Ania. Kolejnym koniem na naszej liście jest Bryza. Ma ona 8 lat. Jest to klacz rasy Tinker. Jest przeogromna. Właściwie też stoi tyłkiem. I uwaga, uwaga. Też jest zaźrebiona. W ogóle jej historia, teraz mogę ją powiedzieć, jest mega skomplikowana, bo urodziła się w ogóle w Chorwacji. Tam żyła, została zajeżdżona, potem sprzedali, znaczy potem pojechała do Polski, tam ją sprzedali właśnie w Polsce, ale okazało się, że jest ciężarna i po prostu nie chcieli tamci właściciele konia ze źrebakiem. A akurat wpadło nam w oko i kupiliśmy ją i nam to nie przeszkadza, że najpierw odchować rybaka i w ogóle. I teraz jestem ciekawa, kto pierwszy urodzi, Kama czy Bryza? Ale tak, bo tak się nazywa, Bryza. Ale chyba wcześniej Bryza, bo ma o wiele, już ma świeczki dostała. Wczoraj, właśnie wczoraj wieczorem dostała świeczki. I ma o wiele większy brzuch. I w ogóle ma chyba wszystkie już objawy, a Kama nie ma ani świeczek, ani nic w tym stylu. No po prostu, więc myślimy, że pierwsza urodzi Bryza, ale na Kamę też czekamy. No i jak chodzi o ziebaki, to jeszcze zaźrobiliśmy Samę, to też jest jeden z naszych koni, potem go może ją w sumie możemy pokazać. I tak wam przerywam w tym oto materiale i chcę wspomnieć, że tutaj będziecie czekać 3 miesiące tylko na ziobaka, który się urodzi, jak jest zaziewiony,
a prawdziwe konie nie są 3 miesiące w ciąży, tylko 11-12. Ale na potrzeby serialu szlajchowego 3 miesiące są tu. I bierzcie to pod uwagę, żeby się nie pomylić, jak ktoś się będzie was pytał. Już wam więcej nie będę przerywać i oglądajcie dalej ten materiał. No, zrobiliśmy same, w sumie możemy teraz też pokazać. I jeszcze tak do Bryzy właśnie ma ona 8 lat i będzie rekreacyjna, jak odchowa ziobaka. Myślimy, że ziobaczek będzie sokaty. Tak podejrzewamy, ale nie do końca. Po prostu widzieliśmy, jakim ogierem ją zaziębili. Ale no. Teraz idziemy do Summer. O! Widzę, że tu idziesz z nią gdzieś, Oliwia. Tak, idę właśnie z nią na taki krótki spacer. Bo tak to by pojechałam w teren na jakimś koniu, ale uznałam, że zabiorę Summer na spacerek. No, dobrze, Oliwia, bo chyba dawno nie była na żadnym spacerze. Ostatni, który był organizowany spacer, to jeszcze chyba miesiąc temu, zanim się urodziła Elita. Nie, Elita... Nawet chyba wcześniej się urodziła Elita. Jest wcześniej niż miesiąc temu. Szczerze racja, jeszcze Elity nie było. Elita nie wiem ile ma, chyba już miesiąc. No coś takiego. No i czekaj, to jest... Olivia, ja coś powiem teraz o Summer. O. Jest to córka Maliny, czyli naszego konia rekreacyjnego. Summer ma 4 lata, a w filmie moja scenia figurę koni się pomyliłam, mówiąc, że ma 5 lat, a tak naprawdę ma 4. Ona właśnie jest zrobiona. Jeszcze nie wiadomo właśnie, jakiej maści będzie, jaka płeć ziobaka. Nic jeszcze nie wiadomo, bo została zaziębiona chyba kilka dni temu, więc no coś takiego, jakby zaprzyjechać i 3-4 dni temu. To naprawdę niedawno, więc się okaże dopiero za miesiąc na wstępnych takich badaniach, czy się pół rozwija, czy jest wszystko dobrze. Bo teraz po prostu nie będzie weterynarza, nic takiego. A coś takiego oprócz o ciąży Summer, to teraz o Summer jest ona, jakby można powiedzieć, najlepszą chyba padokową przyjaciółką Tessy i do tego najbardziej one ją zabijają. Znaczy to są te takie młode zabiaki. W sumie Tessa też ma 8 lat, a ona się zachowuje jak jakiś niedorośnięty źrebak, jak jakiś podrostek. Dlatego Tessa jest trochę zabawna. Ale i same i Tessa się mega lubią i mają bardzo podobny charakter. Wy dziewczyny już idźcie, ja wam już tu nie przerywam i idę dalej. Dobrze. Widzimy się po jakimś tam czasie, bo kurczę, chciałam wam nagrać dalej, ale właśnie przyjechał nasz nowy koń, o którym mówiłam, że przyjedzie. Tam Ania właśnie próbuje go rozpakować. Jest to kuc i ma na imię Walego. Za chwilę go w sumie pokażę. O, tu on jest, tu Ania se stoi. Tu też z nim o głowie przyjechało. Na braku cyków i w sumie na arabki też się one mieści. Więc na Penelope i Biankę, czyli nasze arabki, też się zmieści te o głowie. Dobra, to my już go tu wyciągamy od właśnie Ania. Ja pójdę od tamtej strony, Ania. Pilnuj go. W końcu nam się udało z nim poradzić i go wyciągnąć, a było trochę, się namęczyliśmy, bo on nie przepada raczej jeździć autem w przyczepie i w ogóle raczej to nie jest jego najlepsza strona. Jak widzicie, nie jest jakiś mega wysoki, bo jest to kuc i on ma, uwaga, uwaga, 18 lat, a w tym roku 19. Jest to chyba najstarszy koń teraz w naszej stajni. W stadninie, tak dokładnie. Odprowadzimy go do boksu, w którym będzie teraz. Nie wiadomo, czy to będzie jego docelowy boks, czy potem zmienimy, tak teraz go tam zaprowadzimy. I od razu zobaczycie już trening. Nie będę, jak czyścimy konia, bo nie chcę, żeby ten film trwał w nieskończoność.
O, to jest ja. Ania, jestem za kamerą. Uniosłam właśnie te ogłowie, bo w ogóle pani Magda mnie poprosiła, żeby tu nagrałam, jak jeżdżą. Teraz się właśnie zatrzymały, bo robiły rozgrzewkę. A teraz chyba już zaczną jazdę. Znaczy kursować, stępować. I właśnie będziecie teraz oglądać to. No, ściśnij łydki. Dodaj trochę. Dobrze. I jeszcze chwilka. Dobrze, jeszcze go troszkę ściśnij. No i kurs. Dobrze. Kurs? No i zwolnij. Pyt. Bardzo dobrze, Natalia. Fajnie wychodzą ci zatrzymania i w sumie zatrzymania, bo startowanie ze wstępu do kursa troszkę słabo ci idzie, ale to też nie jest taki koń aż tak posłuszny. Jakby jeździłaś na iskrze, to by wiedziałaś właśnie, jak to inaczej jest, bo iskierka akurat jest grzeczna i kocie, o to i fajnie się ten, tylko teraz ma małą elitę, przez to jeździ na imbirze, ale za niedługo coś co przesadzimy na czoko, zobaczysz, jak to na czoko jest, bo czoko mega fajnie reaguje na to. No dalej, dalej, no jedź już. 25 minut później. Dobra, siadaj. No, hop. Ała. Nic się nie stało? Nie, spokojnie, jest git. Tylko muszę się lepiej nauczyć schodzić, jakąś inną taktykę. No dobrze, Natalia. Ty idź rozsiadłaj imbira, a ja idę szykować czego do następnej jazdy. Pani Magdo, co się dzieje? No bo ta byza zaczęła żyć i kopać o boks. Myślę, że chyba zaczęła rodzić. No to idź po panią Kaję, ja ją wyciągnę z boksu. Wyprowadzę ją. Tam nie może rodzić, jest za mało miejsca. Pójdź po panią Kaję. Dobrze. Ciąg dalszy nastąpi.